tak myślę, kurde, z tym kolegą tyle się, kurde, człowiek przeżył. Wiesz co, to po Polsce z nim jeździłem i ten. No i teraz zero kontaktu, ciekawe co. Ale wiesz, on tam, rozumiesz, Andrzej nie chce schodzić na wiarę i tego. Nie. No w każdym razie, no nie wiem, jakoś się tak to wywało. No. Ale może wiesz co, wiesz jaką historię chciałabym, żebyś opowiedział? No. Żeby została upamiętniona historia ze znaczkami pocztowymi i jak zostałeś kryminalistą. O Jezus. Jak Grzegorz został kryminalistą? Od czego zacząłeś? Znaczy, od czego zacząć? To jest dość łatwe, rozumiesz? Bo miałem takiego kolegę, to on mieszkał z klasy, no kolega. No. I on mieszkał po prostu naprzeciwko mnie. Dom naprzeciwko domu, nie? Tam mieszkały w tamtym domu dwie rodziny, chyba u góry i na dole. No i a myśmy mieli ten dom naprzeciwko. I razem chodziliśmy od pierwszej klasy, nie? Od pierwszej do ósmej klasy chodziliśmy do jednej szkoły. I później po podstawówce ja poszłem do zawodówki i on też, ale nie do tej samej, nie? Ale tym samym pociągiem do przyjeździliśmy. I u mnie w klasie był chłopak, który zbierał znaczki. A on tak do mnie kiedyś mówi, a jakbyś tego masz jakieś znaczki, to się interesują, zbieraczem jest znaczków i ten. Ja mówię, że ja sam nie zbieram, nie wiem, ale jakbym coś tego, to mogę ci tam coś tam. No i właśnie w jakiś sposób, rozumiesz, nie wiem, w pociągu jechaliśmy tym samym pociągiem z tym kolegą z naprzeciwka i on do mnie mówi, że jakoś wyszliśmy na temat tych znaczków. Ja mówię, on ma znaczki. Ja mówię, tak, no to jakbyś chciał sprzedać, to przynieś jakieś znaczki. Ja nie myślałem o żadnych, nie wiem, klaserach albo czymś, rozumiesz? Po prostu ja w ogóle tego tematu nie znałem. I ale mówię, to chciałeś zacząć zbierać, czy co? Nie, nie, nie. Ja zgadałem się z nim, że u mnie w klasie jest ktoś, kto zbiera te znaczki, rozumiesz? I wiesz, ja mówię, jak byś chciał, to mam, jest taki gość, to zbiera znaczki, jakbyś chciał, nie wiem, sprzedać, zamienić się, ja nie wiem, no, wiesz, ja nie wiedziałem, jak to funkcjonuje. No i ja mówię, jak tego, to on mówi, a to wiesz co, jutro jak będę jechał do szkoły, to ci przyniosę te znaczki. Nie, to niech on zobaczy i powie, czy coś potrzebuje. No dobra. Przyniósł ten klaser cały, nie? Taki czerwony, pamiętam, klaser i ten. No ja go wziąłem i do szkoły mówię do tego, Zbyszek pamiętam. Mówię, Zbyszek, chodź, wiesz, na przerwie, to nie mówię, chodź, ja ci pokażę te znaczki, nie? I teraz jak on, wiesz, dałem mu te znaczki, jak on otworzył te znaczki, to on tak zrobił, jakby, nie wiem, zobaczył, nie wiem, potwora albo coś. I tak się oczy wielkie, takie, wiesz... To się faktycznie znał tak. No, tak, on mega się znał. On potrafił, wiesz, po znaczku powiedzieć od razu, który rok i nie musiał patrzeć i tego. Przez mega się znał. No i ten... I on mówi, ty, no i co, on to chce sprzedać? I on mówi, ja mówię, no, po to mi to przyniósł, nie? Bo wie, że... To powiedz mu, że tego... Ja mówię, wiesz co... Zrobimy tak, ja go wezmę tutaj, nie? Z tobą mówię i mówię, no to jemu powiesz, nie dogadacie się, bo ja nie mogę handlować za niego, nie? Ceną, nie? I ten, no i on mówi, no to dobra, to przyjedź ci jutro. No wiadomo, no to pójdziemy sobie na wagary, nie? No wiadomo. I ten, no i on jechał pociągiem, ja mówię, ty to chodź, jedziemy do tego. No umówiliśmy się tam, pamiętam, w takim parku. Taki stary cmentarz, wiesz, te takie grobowce dookoła, a to taki park. No i wsiedliśmy tam, no i on jest ten. I on do niego mówi, no co chcesz sprzedać? On mówi, no chcę sprzedać te znaczki. On mówi, ty to ja ci dam, myśmy myśleli, 1000 złotych, nie wiem, na te czasy teraz nie potrafię powiedzieć, rozumiesz? Pamiętam, sumę pamiętam, tylko nie wiem, co za to można było kupić. Ale wyobraź sobie, że myśmy myśleli, dostaniemy z 1000 złotych za to albo coś. A on mówi, no 20 000 bym mógł dać za to. Ja to takie oczy, a ten to dopiero. Co? 20 000? No to, no tak, dobra, to sprzedamy, nie? No i
I on miał te 20 tysięcy ten. Nie pamiętam, czy od razu miał te pieniądze. Nie pamiętam. No i od razu miał te pieniądze. I on mu te 20 tysięcy dał. Te znaczki, cius, papa. I ten. No i on ten do mnie ten kolega mówi: a to idziemy na pizzę, idziemy tu, idziemy tamto, nie? Dobra, to idziemy, no ja i tak na wagarach jeszcze, nie? Myśmy tu, kurde, do lokali, na pizzę, później wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy do Wrocławia, rozumiesz, 100 km dalej. Tam, kurde, na lody, na to, na tamto, do, wiesz, normalnie, wiesz, wszystkie te, no i dobra, tak to trwało, nie wiem. My potrafiliśmy taksówkę zamówić sobie do ja nie wiem, że ci taksówkarze, ty młodzi gówniarze, nie wiem ile ja miałem, 17 lat, jakoś tak, 17, 16, 17. Taksówkę jechaliśmy, nie wiem, 100 km czy 200 km dalej, do jakiegoś innego miasta, ty za to się płacił, wiesz, i ten, ale on to wszystko płaci już, nie? No i ty, imprezy na dyskotekę poszliśmy i to, i tamto, no ale wiesz, kiedyś się skończyły te pieniądze, nie? No i on do mnie mówi: ty słuchaj, jakby ten potrzebował jeszcze znaczki, to ja jeszcze mam. Mówię, no dobra, tego. Ja, wiadomo, jak teraz z perspektywy czasu pomyślę, no to rzeczywiście skąd mieć takie gówniarz znaczki. Rozumiesz? No. Ale młody to. Ale co ja wiedziałem, nie? No i tego, ja też no w ogóle się nie zastanawiałem nad tym. No mówię, dobra, no to do tego mówię, typu, czy chcesz jeszcze znaczki? On to kto? Jaki ma? I tego, on wiesz, jeszcze do mnie mówi, ma młodą Polskę? Ja mówię, ja nie wiem, czy młoda, czy stara Polska, nie wiem, nie znam się na co. No i on mówi, dobra, no to ten. I za ten klasę znowu, nie wiem, 20 tysięcy, 15 tysięcy, nie pamiętam. No i znowu. Przecież Rybko, ja, to była chyba druga klasa zawodówki, ja w drugiej klasie 3 miesiące w szkole nie byłem. Łącznie, wiesz, tydzień chodziłem, tydzień tego, ale u mnie było o tyle dobrze, że jak wiesz, ze szkoły, że z ojcem, nie, to wiesz, bo matka była za granicą, ojciec nigdy czasu nie miał. I on, wiesz, tylko telefonicznie coś tam zadzwonił, coś tego, mówi, a co, chodź do szkoły, tego, no i wiesz, ja się w zasadzie wcale nieźle uczyłem, tylko ten problem był, że wiesz, ten przy pieniądzach, no się rządziło, nie? Później, wiesz, ojcu wymyśliłem, że będę spał u kolegi i pojechaliśmy do Wrocławia do hotelu, spaliśmy 3 dni tam. Rozumiesz? I w hotelu, nie? Normalnie życie jak wiesz, jak tulipan. I ten. Jezus, i wyobraź sobie. Z kim ja żyję. No, i wyobraź sobie. Tulipany. I tak szło, że on, nie wiem, chyba z 7 tych klasek odszedł. No. I za którymś razem, nie poczekaj, to jest tak. Nie wiem, czy nie za ostatnim razem, czy za przedostatnim razem. On był chory albo coś. I on do mnie mówi tak. Mówi, Grzegorz, to przyjdź do mnie pod okno. Ja ci dam tę klasę. No i mu wtedy zaniesiesz i tego. Ja mówię, dobra, no nie ma problemu, nie? Ja przychodzę do niego pod okno, a tam siedzi. A w oknie jest jego ojciec, nie? Mhm. I wiesz, ja do niego, ja w ogóle nie wiedziałem, wiesz, no co mogę mu, że on, teraz sobie pomyślę, wiadomo, no kurde, ale ja już się chciałem odezwać, ty, no to daj mi tę klasę, rozumiesz? A jego ojciec w oknie, z boku w oknie, a on do mnie, wiesz, schował się tak do mnie. No to wiesz, ja się nie odzywałem, no i ojciec tam, ja z nim zaczynam tam gadać, głupo udajemy, nie? Gadamy i ten ojciec się schował i on mi ten klaset, rozumiesz? Ja, no wiesz, jak widzę, że on się tak boi, no to wiesz, schowałem ten klaset i to było, ta sytuacja była bardzo ważna w późniejszym czasie. Ta sytuacja była bardzo ważna, ale to już zaraz ci powiem, o co chodziło. I dla mnie się sprawa urwała, bo to się, wiesz, to był przeciw, wiesz, ja nie za może nie wszystkie pieniądze z nim wydawałem. On też swoje tam jakieś miał, a to z inną kolegą pojechał, rozumiesz, to nie było tak, że ja cały czas tylko z nim. Aha, no. Okay. Nie, on tam albo sobie kupił coś, albo, wiesz, nie wiem, kupił sobie jakąś tam
wtedy nie było PlayStation, ale były jakieś tam gierki albo coś, nie wiem, coś tam sobie kupował. Rodzicom mówił, że pożyczył od kogoś, wiesz, jakieś takie dupere. W każdym razie, no sprawa się, skończyłem tą szkołę i ja zaraz po szkole wyjechałem tutaj do Austrii, nie? Bo matka mnie zaprosiła i dostałem wizę na 3 miesiące i później tutaj jak byłem, o 3 miesiące jeszcze się przedłużyło tą wizę, także 6 miesięcy byłem tutaj w Austrii. I wyobraź sobie, ja wracam do tego i ojciec do mnie mówi, masz wezwanie do sądu. Akurat w tym samym czasie, nie? Także nawet do mnie nie dzwonił albo nic, że mam jakieś wezwanie, że muszę się wstawić, tylko akurat to przyszło. No i myślę, co chodzi, nie? I na tym wezwaniu pisało, ja od razu patrzę na to nazwisko, mówię, kurde, to jest ten, ale ja przysiągam, ja całkiem o tym zapomniałem. W ogóle nie myślałem może o tych znaczkach. I ja wyobraź sobie, że jak pojechałem do tego sądu... Wiesz, znaczy nie skojarzyłeś, że to wezwanie chodzi o te znaczki? No, nie wiedziałem o te znaczki, ale ja widziałem nazwisko. Aha, tylko nie wiedziałem, o co chodzi. Rozumiesz? I tam nie było w sprawie oskarżonego czy coś, rozumiesz? Mhm. Że mam się wstawić tego. Mhm. No i przyszła ta data i przyjechałem do tego sądu i już na tym, przed tym sądem, przed tą sprawą, przed tą salą sądową. Ale ten kolega ci nic nie mówił? Nic kompletnie. Ja w ogóle go nie widziałem. Nie, to ja tyle co przyjechałem. Myśmy nie mieli z sobą już, nie wiem, prawie rok kontaktu. Okay. Nie? Chociaż naprzeciwko mieszkał, ale no nic, bo ja wyjechałem i wiesz, i ten. I no ja widzę przed tą sprawą, on siedzi koło ojca i tego. Ja do niego, wiesz, podchodzę i on się odwrócił. No i ja na tym szyldzie przed tą salą piszę sprawa, nazwisko moje, znaczy jego nazwisko, nie. Może inaczej, ojca nazwisko, sprawa tego gościa, tego nazwisko jego ojca i imię, nazwisko jego ojca, przeciwko tobie i temu synowi. Aha, ojej. Ja sobie myślę, jeszcze nazwisko tego, co te znaczki kupował. Okay. I ja się odwracam, patrzę i widzę właśnie tego, co te znaczki kupował. Ja do niego podeszłem, że nie wiem, no. Słuchaj, o co chodzi tu, te znaczki chodzi? On mówi, do niego wpadli do domu, on, nie wiem, 10 lat zbiera te znaczki, jemu wszystkie znaczki zabrali policja. Wszystkie. On mówi, że tragedia. Mówi, wszystkie znaczki tego są na razie zarekwirowane, rozumiesz? No i ten. Ja mówię. Ja mówię do niego, no ale o co chodzi? On mówi, że. Bo on był przesłuchiwany, bo ja nie byłem przesłuchiwany, nie? No bo mnie nie było tutaj. I oni, wiesz, jak ktoś mówi, policja to oddała do prokuratury i ten. No i ja do niego mówię, no ale co? On mówi, no jest, on syna podał o kradzież, ja o współudział, że kradłem z nim, no a on za paserstwo, że kupował kradzione rzeczy. No to wiesz, jak weszliśmy na tą rozprawę, ja mówię, że ja się do niczego nie przyznaję, ja w ogóle nic nie wiem, o co chodzi. Rozumiesz, bo to była taka pierwsza rozprawa, nie? Mm-hmm. To nie była taka główna rozprawa, tylko chodziło o zebranie dowodów, jakieś tam tego. No i po tej rozprawie, jak ja wyszłem z tej rozprawy, to zaraz naprzeciwko sądu był zespół adwokacki. Ja od razu tam poleciałem, nie? Bo ja nie czułem się winien, rozumiesz? Wiadomo, jak sobie człowiek pomyśli logicznie, no to wiadomo, on to musiał kraść. Rozumiesz? I teraz właśnie, jak poszłem do tego, wziąłem sobie taką, jakaś babka była adwokatka, tak z przypadku po prostu weszłem do jednej drzwi i powiedziałem, o co chodzi. No i to, i mówię tą sprawę całą, opowiadam tak jak teraz w tej chwili. No i ona mówi, i ona mi się pyta, proszę pana, niech mi pan powie, jak to było właśnie z tą sytuacją, kiedy ja przyszłem do niego pod okno. Bo to jest decydujące było,
jeżeli ja przyszłem pod okno, to mam wtedy naprawdę współudział w kradzieży, bo w tym momencie kradnę coś z nim razem. Jak on mi przynosił te klasery, to ja nie kradnę tego, tylko jestem pośrednikiem w kupowaniu, sprzedawaniu kradzionych rzeczy. Nieświadomie czy świadomie, obojętnie. No i ja jej tłumaczę tą sytuację, bo rzeczywiście tak było. Ona mówi, dobra, no i tego. No i była ustalona jakaś dzień rozprawy. No i powiem ci szczerze, że akurat tak trafiłem na tą adwokatkę. Ale czekaj, ale jak można udowodnić, czy on ci to podawał, czy... To jest tylko wiara temu, co mówisz. Rozumiesz, bo nie ma na to świadków. Ojciec zeznał, że ja przyszłem pod to okno. On zaczął przypomina. Rozumiesz? Ale nie widział, że coś wynosisz, tak? Nie widział, że ja wynoszę. I teraz... najwięcej zależało od tego, co zezna on. Ten chłopak? No. Okay. I on, wyobraź sobie, ta moja adwokatka go super, wiesz, ona go, jak ktoś mówi, przesłuchiwała ta, w sądzie, nie? I ona mówi, panie taki i taki, niech pan powie, jak to było z tą sytuacją, jak pan ten klaser mu dawał, nie? Czy on mi to powiedział, że to jest ojca ten? I on powiedział, że nie. Że on nie powiedział, że to jest ojca, że tego, nie? Ja z logiki, wiadomo, mogłem się domyślić, że to jest kradzione, nie? No, że on to ojcu kradnie. Ale w każdym razie wyszło. Rozumiesz, i tak ta adwokatka, wiesz, tak fajnie to, dla mnie to było jak z filmu, nie? Rozumiesz, ona tak fajnie gadała, mówi, Jezus Maria. No i ona powiedziała, że to tak nie było, że ja się czuję winny tego, że jak to się mówi, byłem pośrednik w kradzionych rzeczach, rozumiesz, mogłem się domyślić logicznie i jak nie ma na to jakiegoś zaświadczenia, wiesz, kiedyś to musiało być zaświadczenie, że to jest kupione gdzieś, rozumiesz, albo coś, jakieś takie, wiesz, no i powiem ci szczerze, mi zmienili ten artykuł z kradzieży, z udziału w kradzieży. Zmienili mi artykuł na nieświadomą paserkę. Nieświadoma paserka to znaczy to, że ktoś coś kupuje kradzionego albo sprzedaje kradzionego, nie znaczy, że nie jest winny, jak nawet nie wie. Bo nieświadome też jest karą, też jest przestępstwem. No i dlatego mi to zmienili na ten. I wtedy dostałem grzywnę i wiesz, wtedy za wszystko, wiesz, komunie to za wszystko ten karali. I pamiętam, dostałem chyba pół roku kary w zawieszeniu na 3 lata. No, wiadomo, że ja tam przez te 3 lata to nawet nie byłem złodziejem, żebym się musiał obawiać, nie? No. I tego, tą grzywnę, nie pamiętam, tą grzywnę to od razu poszłem do kasy, zapłaciłem, nie? Bo tutaj zarobiłem w Austrii, to było kupę pieniędzy na Polskę, ale dla mnie to było, wiesz, niedużo. No i zapłaciłem tą grzywnę, no i dla mnie sprawa się zamknęła, nie? No a jak chłopaki? No, tamten dostał, no... Ten syn poszedł ten siedzieć? Nie, ten syn dostał jeszcze większą, nikt nie poszedł siedzieć, nie. On dostał chyba 2 razy większą grzywnę, ten syn. Ten dostał taką chyba grzywnę jak ja. A oddał ojcu te klasery? Czy no jak? Poczekaj, zaraz się jeszcze do tego wrócę. No, ale w każdym razie ja z nich wszystkich jeszcze najmniejszą karę dostałem. No, rozumiesz? No tak. No, on największą, ten syn. I to jest właśnie ten paradoks. On syna podał i sam musiał chyba płacić tą grzywnę, nie? No, skąd syn weźmie pieniądze, no. Ale mógł się tylko na tyle dogadać, że mógł pojechać do tego, rozumiesz, nie podawać na policję i dogadać się, oddaj mi klasery, nie podam cię na policję, bo inaczej stracisz to czy tamto, no ale obojętnie. No i rzeczywiście jemu oddali te klasery, które były jego, ale on mówi, że tyle mu znaczków brakowało. I jego, a to ojciec powiedział, że to są moje, bo on się też znał widocznie, w ile ty lista był, też zbierał te znaczki, no to sobie
powyciągał. Powyciągał, a ten był mój, na to nie było żadnych dowodów, no tak. Nie? On mówi, tyle on tyle stracił, że on był tak zawiedziony, rozumiesz, no ale no co zrobisz, no jak do tego dojdziesz? No. Tak. Ja kiedyś, nie wiem, jakieś pół roku później, rozumiesz, w domu siedziałem, rozumiesz, a u mnie taki, wiesz, dom był, akurat w Austrii był mój ojciec, ja byłem sam w domu i taki otwarty dom był, nie każdy, kto chciał, to sobie wchodził, nie, koledzy i wiesz, i tego. No i patrzę, w którymś dzień on wchodzi, nie? On to znaczy? No ten mój naprzeciwko, ten sąsiad. Aha. Ten, co ukradł ojcu te znaczki. Ten kolega. No okay. No ja, i wiesz, ja do niego oczywiście z pretensją, to tak, tego. On mówi, jak chcesz, to możesz mi w nosa dać, nie? No to ja mu bum, lampę w nosa. Już było tego. Dobra, to jest. Ale tak naprawdę to mu powinieneś podziękować, bo miałeś przygodę życia. No. Zobacz, ale... miałeś zabawę, imprezki, wagary. No. I potem skończyło się tak jak wiesz, jak w kryminale prawie. No. Zobacz, by to teraz opowiadać może. Mm. Ja nawet tych wszystkich szczegółów nie wiedziałam, bo ty mi tak ogólnie zawsze powiedziałeś, nie? No, ale no i teraz. I on mi teraz z jego strony wytłumaczył, jak to wyglądało wszystko. No któregoś pięknego dnia ojciec miał odwiedziny kogoś. On mówi, a co, czekaj, ja ci pokażę moje znaczki, nie? No. I te znaczki, nie wiem, to była jakaś szafka, rozumiesz? Która, ta szafka była gdzieś w jakiejś dupie ciarni stała i te znaczki tam leżały. No wiesz, i on, to wiesz, tak jakby gdzieś tutaj w keli coś tam leży i ty weźmiesz sobie to i sprzedasz, a później się okaże, a, halo, to jest coś bardzo drogiego, wartościowego. Okay. No i on mówi, no i wiesz, tak tego, ojciec miał tych klaserów chyba 16. No, on 8 to sprzedał. Nie? Mhm. I wyobraź sobie, że myśmy za te wszystkie klasery, on dostał za te wszystkie klasery chyba 80 tysięcy. One były warte 800 tysięcy. To było, to było, ale to wiesz, 800 tysięcy kiedyś, to były takie majątek. Drogie znaczki, majątek. To był majątek. Ja się nie dziwię, że ten ojciec, wiesz, jak on se zdawał z tego sprawę, ile to wszystko jest warte, to były znaczki tak zwanej młodej Polski, to były znaczki, wiesz, z tych pierwszych, tej Bierut, gdzie pierwsi, wiesz, no, przewodniczący państwa, rozumiesz, tacy, no, jeszcze znaczki Hitlera były, rozumiesz, no po prostu i to wszystko, wartość filatelistyczna, to znaczy niestemplowane, rozumiesz, dobrze przechowywane. Słuchaj, ja na przykład nie wiedziałem, że znaczki trzeba wietrzyć. Po prostu znaczek wyciągany musi być wietrzony, znowu wkładany, rozumiesz, bo one one dostawały z tyłu taki grzyb. I jak ten grzyb był, to już był znaczek ten niewarty. I on też dobrze powiedział na tej sali sądowej, no, on mówi, że jaki on był filatelista, że on takie znaczki, takiej wartości, to chyba ten adwokat z tamtego powiedział, takiej wartości nawet nie patrzył, jak on potrafił lata nie patrzeć na to. Mówi, to jest po prostu tego. A tu mamy, wiesz, tego oskarżonego tamtego gościa, co zbierał te znaczki, że on codziennie otwierał wszystkie swoje klasery. I każdy znaczek wietrzył, każdy, wiesz, przekładał i tego. Także to jest ten. Ale zobacz, ile to pieniędzy było warte. No ale ten co odkupował od was, to był dorosły człowiek? Nie, też, ale on... W waszym wieku? Tak. Ale on jest... To był po prostu z krwi i kości taki tego. On miał swoje pieniądze, które przeznaczał na to. On zamieniał się znaczkami, handlował znaczkami, ale z filatelistami innymi. Aha. Rozumiesz? To była cała taka grupa filatelistyczna, rozumiesz? Mhm. Jeden do drugiego mówił, a to taki znaczek mam, a do takiego możesz dojść, a zamienisz się, a dopłacisz mi tyle, a wiesz. Także on się tym obracał, dlatego miał pieniądze. Rozumiesz? A zwrócili mu z policji te inne albumy? No, zwrócili, tylko tak jak mówi. On mówi, tyle znaczków stracił, które ten ojciec wziął dla siebie. Powiedział, że to były jego. No bo jak udowodnisz, które są jego, które tego? Ja myślałam, że odwrotnie. Ja myślałam, że ten młody chłopak temu ojcu... Nie, no. Aha, jemu zarekwirowali wszystkie.
I potem policja pokazała ojcowi, tak, ojcu wszystkie które są tego twoje? Chłopaka. I on mówi to, to, to. Bo jakby on trzymał te w tych samych klaserach, które były, aha, to by było, nie był ten problem. A rozumiem. No, aha, ale on je powyciągał, poprzekładał, albo sobie je jakoś poukładał, albo cokolwiek. O, jak. No, to były, Rybko, to były klasery, które na przykład zatytułowane. To były specjalne klasery. Takie czerwone, pamiętam, i na przykład pisało 39-41 rok. Mm-hmm. Rozumiesz? I tam wszystkie były od 39 do 41, na przykład Młoda Polska. I tam były, wiesz, te wszystkie tego. Później był 42-48. Rozumiesz? Jakiś taki, wiesz. Aha. No, także już teraz nie pamiętam tych dat, ale mówię, tak. Były zatytułowane datami i ten. Także kupę pieniędzy to było warte, no i ta sprawa tak się dla mnie skończyła, no co, dla mnie to było tam, wiesz, tam, że miałem na, nie wiem, czy na 3 lata, czy na 1,5 roku z zawieszeniu te, dla mnie to było w ogóle nic się nie tego, no i później pamiętam, że po latach potrzebowałem, no jakiś, no dowód na niekaralność, nie? I tego, no i poszłem, ale to już kurde po latach, tu jak w Austrii byłem, nie? Jakoś pojechałem do Polski tego, ja się obawiałem, że to będę miał w tym, nie? Ale to było jako jugendliche jeszcze. Jako młodociany. No, młodociany, nie? No bo to było przed 18, no, nie? No. No i ten. I no i wyszło mi, że nie jestem karany, nie? Tak. O Jezu, mówię, kurde, dzięki Bogu. Tu potrzebowałem do czegoś, nie pamiętam. A jak to w ogóle jest na przykład, jak jakieś przestępstwo właśnie, za ktoś jest niepełnoletni, ale później się to właśnie już jako pełnoletni w sądzie jest, to w każdym przypadku jest tak, że jesteś tak, karany za czynność w tamtego czasu, tak jest, czasu. Tak jest, tak jest, tak jest. Nie wiem, jak się teraz zmieniły, mówię, te, za co jesteś odpowiedzialny, rozumiesz? Na przykład tutaj w Austrii i w Niemczech jest od 14 lat, już od 14 lat jesteś, możesz być karany. No, już od 14 lat, rozumiesz? Się to do te granice przesunęło. Dobrze, ale do 14 lat, wyobraź sobie, do 14 lat, nawet jak kogoś by ktoś zabił, mhm, to nie idzie siedzieć. On, wiadomo, że on pójdzie do jakichś zakładów, do jakichś tego, ale normalnie do więzienia nie. Nie. No. Także to jest ta różnica do tego. No ale wtedy było chyba 17, ale ja w tym momencie jeszcze nie miałem 17. No, także. Kryminalna historia. No. Ale było ja. Znaczy, ja w zasadzie byłem, w sądzie byłem 2 razy. O jest. Jeszcze będzie jedna historia? Pierwszym razem nie. Moja kryminalna historia zaczęła się, jak miałem 9 lat.